to jest za droga, którą przedstawiłaś w swoim filmie pod tytułem Film Drogi właśnie? To jest moja droga do pracy i z powrotem. To jest około 7 kilometrów przez krakowskie Podgórze od Ludwinowa, nad mostami, przez takie bardzo różne rejony Starego Podgórza, aż po pustkowia na końcu świata. Rano wprawdzie więcej widać, ale jest drogą taką pośpieszną i wiem, co mi grozi w pracy. Ale jednocześnie bardzo mnie cieszy ta droga, bo dużo ciekawych rzeczy się dzieje. No praca jak praca. Ta czarna dziura w środku filmu. No właśnie. A natomiast powrót do domu jest właśnie już takim oddechem, odpoczynkiem, nadzieją na dom, na powrót do domu. A kto jest głównym bohaterem tego filmu, bo nie widzimy żadnego bohatera w kadrze? Tutaj nie ma głównego, głównym bohaterem jest kamera, jakby, no i to miasto. A zazwyczaj właśnie jakieś tam krajobrazy stanowią ten background, a coś się dzieje na pierwszym planie. Natomiast tutaj właśnie tym pierwszym planem jest krajobraz. W twoim filmie bardzo doskonale rozpoznajemy charakterystyczne elementy Podgórza. Jak udało ci się uzyskać tak duży efekt realności w tym filmie? No, chodziłam tamtędy kilka miesięcy, może nie codziennie, ale jednak. No i się zapamiętuje takie miejsca, a one są naprawdę zachwycające. Mostki, przejścia. No właśnie. No po prostu narysowałam i namalowałam. Po kolei, klatka, znaczy pierwsza część była rysowana i malowana po klatce w Photoshopie za pomocą tabletu, a druga część też elementy były malowane w Photoshopie, a ten efekt powstał w After Effects właśnie. I tam głównym takim elementem animacji jest jazda kamery w trójwymiarowej przestrzeni. Dum, di, dum, di, dum, dum. Tam.
Wow.